Gdyby tylko Catnap mógł ożyć. Pomógłby mi w sprzątaniu. Mój jedyny przyjaciel. Mam nadzieję, że jest posprzątane. Co? Dlaczego wciąż tu jest taki bałagan? Daj mi to. Co to za żółte plamy na podłodze? Nie, tylko nie Catnap. To mu najlepszy kumpel. Narobiłaś bałaganu. Rozejrzyj się. Wszystko jest porozrzucane. Mój mały pluszowy kotek. Przepraszam, że nie mogłam cię ochronić. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wycierał o mnie stopy. Teraz mam siniaki. Ojej. Potwór. A, to ty jesteś tym gościem z butem w rozmiarze 45. Dobranoc. Czas trochę odpocząć. Mam nadzieję, że będziesz miał słodkie sny. A ty, dzieciaku, pasujesz do mnie. Adoptowana. O, uszczypnijcie mnie. Zaraz, gdzie ja jestem? Catnap na okładce? Ktoś tu jest? Hopi, Piki Pigi. Wszędzie ci smiling critters. Skończyłam w ich domu? Oczywiście, wszystkie są urocze. Ale moją absolutną faworytką jest Catnap. Chcę być taka jak ty. Buf! To ty, Catnap! Najbardziej ukochany kliter na ziemi! Co za czułość! Obczajasz sobie plakat? Chcę być taka jak ty! Nie sądzę, żeby to było możliwe. Nic nie jest niemożliwe. Żeby być prawdziwym Catnapem, musisz wiedzieć, jak ostrzyć pazury na kanapie. Gdybym tylko miała takie uszy jak ty i miękki pluszowy brzuszek. Dobra, wygrałaś. Hurra! Hurra! Którym kritersem chcesz być? Oczywiście tobą. Mną? Tak. Uszy, fioletowe futro, wisiorek z półksiężycem. Włączone. Mistyczne. Zacznijmy od fryzury. Nie pachniesz najlepiej. Ups, przepraszam. Zaraz to naprawię. Wygląda na to, że Hania od dawna nie czesała włosów. Au, boli! O, przepraszam. Wszystko gra? Przeżyję. Pamiętaj, że wszystkie koty układają futro językiem. W ten sposób. Okej, tylko językiem i śliną. Może potrzebujesz trochę praktyki. Będę musiała tu wkroczyć. Siadaj. Spróbujmy tego. W końcu potrzebujemy tylko odrobiny kociej magii. Wow! Gotowe. Podoba ci się? Fryzura jest fantastyczna. Dzięki, Catnap. Następnym razem pomińmy te eksperymenty z grzebieniem. Obudziłem się. Co to było? A? Gdzie jest Hania? Nikogo nie ma w pokoju. Plama w jej miejscu? Hania! Gdzie ona się włóczy? Nie mogła tak po prostu zostawić sprzątania. A tu jest pusto. Tajemnicze to wszystko. Gdzie ona jest? Fioletowa kępka futra? Kto to może być? Hej, skomentujcie poniżej, czyje to futro. Zagadka stulecia. Poważnie. Patrz i ucz się. Okej. Mistrzowska lekcja pielęgnacji. Cóż, czas cię ubrać. Pokaz mody. Wchodzę w to. Tutaj trzymamy nasze kostiumy. Wow, ile dobrych rzeczy. Pudło marzeń. Kostium króliczka? Nie. Świnka? Nie chcę. Tyle kostiumów i żaden nie jest odpowiedni. Co powinnyśmy zrobić? Chyba musimy zrezygnować z tego pomysłu. O, proszę. Nie chodzi o to, co nosisz, ale czy jesteś zadbana? Kocia mądrość. Proszę bardzo. To ci niespodzianka. Z kotem nie ma nudów. Proszę, futro. Co ja mam z tym zrobić? Uszyj sobie kostium. Mam maszynę do szycia. Zrób to sama. Na Catnapa. O, ciężkie to. Fiu, możemy po prostu kupić futro, zamiast je wypluwać? Pytanie bez odpowiedzi. Dobrze, że umiem szyć. I co z tego będzie? Moja babcia krawcowa byłaby ze mnie dumna. Miau. Fajny kotek. Mój wisiorek się chyba dziś nie uspokoi. Makijaż? O, to proste. Czas na trochę pudru.
w ogóle wiesz coś o makijażu? Nie, zadzwonię do profesjonalisty. Tak, Katnap? Potrzebuję twojej pomocy. Żaden problem, już jadę. Kochanie, chwileczkę. Mami Longlegs ma magiczny zestaw do makijażu ze wszystkim, co jest potrzebne do metamorfozy. To ty, Katnap? To przestrzeń osobista. A kogo my tu mamy dzisiaj na krześle? O, zacznijmy. Nie to. Pędzel. Odcień skóry powinien być równy. Chlapsik! A powieki żywotne. Robimy catnapa. Potrzebujemy uroczego kociego noska. To nie wszystko. Urządzenie do tortur. Piękne rzęsy. Wow! Więcej lajków, przyjaciele! Świetna robota. Co myślisz? Jesteś zadowolona? Moja praca jest tutaj skończona. O, znowu ty. To jakiś obłęd. Uwielbiam pracować zdalnie. Co to było? Nowa usługa terapii szokowej? No dalej, mopie, pokaż mi te cuda technologii. Trzeba było przedtem obejrzeć samouczek na YouTubie. Uporczywa plama. Nie poddam się. O, odkurzacz. Ciekawe, czy poradzi sobie z plamą. Nigdy wcześniej mnie nie zawiódł. Ale to był kurz. To jest plama. O, auć. Więc to tutaj się podziały moje skarpetki. Lepiej zatrudnić firmę sprzątającą. Teraz jest nas dwie. Świetnie mieć z kim się bawić. O nie, mój skarbie. Jak sobie poradzimy bez kłębka włóczki? Katnap, nie denerwuj się. Wisiorek? Soporific smoke. Nowe zadanie. Ciekawe. Co? No dalej. Spróbuj trochę lawendy. Pycha. Fuj. Tak, po prostu wkładasz do buzi i żujesz. Tak po prostu? To nie wygląda na jadalne. Fuj. Przyjaciele, pamiętajcie, nie jedzcie takich surowych roślin. Nie to nie. To może sok lawendowy? Spróbuj. Sok? To co innego. Nie odmówię. Ale apetyczne. Smaczne. O, dziwne doznania. Co to jest? Sygnał dymny dla mikrobów? Chwila, mam pomysł. Wzmocnijmy sok bąbelkami. Dziwny lifehack. I jak? Ups. Całkiem zdolna uczennica. Obudź się. Dalej, Katnap. Katnap! Co tu robić? Ha, mam pomysł. Koty boją się wody. O, mamo, pozbądź się tej paskudnej wody. Niewdzięczne dziewczę. Przepraszam, próbowałam cię tylko obudzić. Cóż, zadziałało. W porządku. Co? Kolejne zadanie? Wisiorek. Czas dokonać niemożliwego. Ukradnijmy księżyc. Do tego będziemy potrzebować drabiny. O, pomogę ci. Złap od tyłu. Stój. Idealne miejsce. Pomóż mi. W ten sposób. To będzie największa kradzież. Ups, ciała niebieskiego. Kapitan Katnap jest na misji. Kapitanie, będę cię wspierać z dołu. Jaka zabawna przygoda. I tyle małych gwiazdek. To nasz główny cel. Jakie to piękne. Hania, łap! Księżyc jest mój. Jaki piękny. Ups, jak mogłam zapomnieć. Jestem kotem. I boimy się wysokości. Auć! Straszne. O nie. Katnap? Kici, kici, kici. Kotku, chodź do mnie. Pomocy! Halo! Pomóżcie zejść kotu z wysokości! Pomoc przybyła! O, przestraszyłeś mnie! Szybko, zabierz przestraszonego Katnapa na dół! Zajmiemy się tym w mgnieniu oka! To bardzo straszne! Kiciu, ratuję cię! No chodź! Chodź do wujka! Cóż, kolejny kot uratowany! Jesteś naszym bohaterem! Dziękujemy! Uważajcie na siebie! Mamy księżyc!
Dokładnie. Wisiorek, musimy go zmniejszyć. Mam to. Szybko, załóż go. Pasuje ci. Ups, kolejna wiadomość. Nie mogę w to uwierzyć. Jestem prawdziwym Catnapem. Dzięki, stara. Gratulacje. Wreszcie, moje marzenie się spełniło. I stałam się jedną z nich. Ze Smiling Crittersów. Catnap, mam dla ciebie mały prezent. Naprawdę? Dla mnie? Co jest w środku? Jestem bardzo ciekawa. Koty najbardziej kochają pudełka. I... co? Kłębek włóczki? Podoba ci się? Fioletowy kłębek włóczki! To marzenie! Wiedziałam, jak uszczęśliwić moją kocią przyjaciółkę. Pudełka i nici. To nasza pasja. Cicho, nikogo nie ma w pobliżu. Tyle tu rzeczy. Znajdziemy coś fajnego. O tak, jesteśmy we właściwym miejscu. Spójrz na zegar na ścianie. Pewnie jest sporo wart. Tak, zdejmij go. O, mamy gości? Nie jesteśmy tu sami. Zgadza się. Jesteśmy kotami strażniczkami. Coś jest nie tak z Wisiorkiem. O, tak szybko? Żegnaj. Będę tęsknić. Idź, żegnaj. A, fajnie było razem. Przynajmniej wciąż mam kłębek włóczki. Nic nie pomaga na tę plamę. Co za smutek być tu samemu. Zagradnijmy się po cichu. Dobra, stary. Ale nie jesteśmy sami. Kim jesteście? Zwiąż go, Tymon! A teraz zobaczmy, co cennego tutaj mamy. Tak, sprawdźmy biurko. Jesteście już tutaj? Tato? Hej, córeczko! Poczekaj chwilę. Zaraz się z nimi rozprawię. W porządku. Ha! Teraz to już na pewno z wami koniec. Tato, przestaniesz być taki złośliwy? Tak, obiecuję. Pomóż mi się rozwiązać. Daj się przytulić. Tatusiu! Czas na nas. Daleko biegniecie? Czuję się jak we śnie. Ja też. Myszy w klatce. Nie uciekną ode mnie. Witamy w świecie wiecznych koszmarów. Nudne wnętrze. No, wciąż jest lepiej. Moje więzienie, moje zasady. Czas na ucieczkę. Potrzebujemy planu. Nazwijmy to Freedom One. Ty jesteś mózgiem. Myśl. Wykopanie tunelu łyżkami zajmie parę lat. Kumasz? Tak. Splećmy linę z prześcieradeł, a potem zejdziemy po klifie? Dokładnie. Auć. Uważaj, gdzie idziesz. Mysz! Jest wielka! Zabierzcie to ode mnie. Co? Nie zrobi ci krzywdy. Spójrz na te zębiska. Mam pomysł. A co z naszym planem? Nieważne. Mam nowy. Jak się mają moi więźniowie? O, tak słodko śpią. Dobra robota. Pachnie jedzeniem. Mysz. A, śniadanie już jest. Chodź, nie uciekaj, zapoznajmy się. Mam ser. Udało się. Hej, Tymon, wstawaj. Wyszła? Jesteś geniuszem. Oczywiście. Inteligencja to potęga. Piątka. Auć, moja ręka. Nie, stary, siła jest w mięśniach. Patrz. Takie słabe i bezużyteczne. Muszę się szybko napompować. Chodźcie do tatusia. Lewy, prawy. Raz, dwa. Zaraz, jeszcze kilka serii. Co się z nim dzieje? Ta krata jest twardsza niż wygląda. Jest niepoprawny. Patrz, to są klucze. Otwierają drzwi. Nie trzeba giąć metalu. Może to? Czekaj, nie otwieraj. Jestem sam. Hej, klatko. Przygotuj się na porażkę. Wow, silna jest. Krato, poddaj się. Michał będzie się ze mnie śmiał. Jak leci? Pracujesz? Poddaję się. Otwieraj. Zobacz, to takie proste. O! Chcecie myszkę? Nie, dzięki. Nie jestem głodny. Smacznego. Dzięki. Tak, nasz osiłek boi się myszy. Dlaczego kujon się boi? Zaraz się dowiemy. I... to był sen. Tymon, obudź się. Myszy! Cała zgraja myszy! Zostaw mnie w spokoju. Widzisz to samo, co ja? Tak, widzę. Mleko. Racja. Zupełnie zapomniałam. Pycha. Na co się gapicie?
Nie stój tak. Udawaj, że jesteśmy zajęci. 1000 nudnych faktów. Ulubiona książka. Dobra robota. Bawcie się. Canberra to stolica Australii. Nie wiedziałem. Dość tego. Potrzebujemy nowego planu. Twój motylek. To jest pomysł. We wszechświecie jest tyle rodzajów mleka. Ale ja próbowałam tylko krowiego. Ach, co za wspaniałe stworzenie. Dokąd idziesz? Nie ugryzę cię. Stój! Kręć dalej. Zaraz się otworzy. Dlaczego? Nie uciekaj! Dobrze się bawiliśmy, niegrzeczny. Idziemy! Gruba ryba. Mam nadzieję, że przynęta bierze. Tak, tak! Już idę! Michał, ruszaj się! Kot złapie przynętę w każdej chwili. Daj mi chwilę. Za dużo kluczy. Och, teorio prawdopodobieństwa. Otwórz te drzwi. Tak, mam to! Malutki, gdzie idziesz? Tylko cicho. Zgoda? Przestań. Zostaniemy zauważeni. O nie. Pies? Dobra, już po nas. Chciałeś mnie tym przestraszyć? Chupi to najstraszniejsze stworzenie na tej planecie. Czekasz? Ratuj się, kto może! Nie planowaliśmy biegać, ale stało się. Następny. W porządku. Mam to. Nie uśpiecie. Bierz wędkę. Gramy! Naprawdę? Uwielbiam łowić ryby. Kolejny przerażający sen. Tymon, nie uwierzysz, co mi się właśnie... Tymon? Co ty wyprawiasz? Nie mogę już dłużej. To jest takie zabawne. Stój! Gdzie? Mam cię! Pomóż mi! Biedny Tymon. Wygląda na wyczerpanego i bliskiego upadku. Muszę jakoś odwrócić uwagę tego kota, ale jak? Niech pomyślę. Próbowałem myszy i zabawek, tylko pogorszyłem sprawę. A może by tak? Oczywiście! Potrzebuję specjalnego zapachu. Przyjaciele, pomóżcie! Jaki zapach lubi catnap? Trawy cytrynowej, mięty czy lawendy? Napiszcie w komentarzach. Więc gdzie jest wskazówka? Jego kombinezon nagle zrobił się fioletowy. A kicia ewidentnie preferuje jeden kolor. To oczywiste. Lawenda! Spróbujmy. Nudzę się. Szybciej! Rozkoszny zapach. Wolność! Nareszcie! Postanowiłeś odciągnąć mnie od zabawy? To tylko reklama. Lekki, delikatny, niesamowity zapach lawendy zaledwie za dolara. Daj mi to. Dobra, teraz mam alergię na wędkowanie. Upuściłeś to. Kontynuujemy? Tylko nie to! Oszczędź mnie, proszę! Mój motylek. Pokryty futerkiem, a teraz ta lawenda. Dawaj go tu. Masz kłopoty? To masz! Przykro mi, bracie, nic nie poradzę. Catnap, świetnie mi się spało. Teraz twoja kolej. Justyna! Dobrze cię widzieć! To moje więzienie. I moi więźniowie. Jak śmiesz się tu pojawiać? Śpi! Przygotowałam się do ostatecznej bitwy. Mam się bać. Chwileczkę. Nigdzie nie idź. A teraz masz. Sprytne. To nie fair. Zły ruch. Jesteś moją idolką. Pomóż mi to zdjąć. Fajna broń. To twój pomysł? Ja też taką chcę. Mogę nacisnąć ten przycisk? Ups. Co znowu? Tymon, dlaczego? Ups, mój błąd. Przykryjmy ją kocem. Bo będzie jej zimno. Cicho, wracajmy do celi. Trzecia ucieczka w tym tygodniu. Jesteś ukarany. Nie, nie to. Co? Jest tam ktoś, czy mam jakieś zwidy? To było miękkie lądowanie. Hurra! Udało się! Doktorze, wszystko okej? Nie, najwyraźniej nie. Chodźmy. Hej, upadłeś na niego pierwszy, więc sam to ogarnij. Idzie pan, doktorze? Mam tu nagły wypadek. Chyba ktoś jest w gabinecie. Udawaj lekarza. Nie będę. A właśnie, że tak. Pospiesz się, załóż kitel. Dlaczego ja? Ruszaj się. I co ja mam powiedzieć? Hej. Co tak długo? Fuj, co tak śmierdzi? To chyba ja.
Przyniosłeś lekarstwo? Lekarstwo? Muszę coś wymyślić. Stój spokojnie. No już. Włóżmy cię do szafy. Gdzie jesteś? Tu. A, tak. Ha, dobra. Już idę. Jak to ma mi pomóc? Powinno pomóc. Prawda, doktorze? Cicho. Jestem prawdziwym lekarzem. Zobacz, co jej zrobiłeś. Spadaj. Natychmiast. Tak, poważny mi lekarz. Hej, co się z tobą dzieje? Wstawaj już! Zostań tu. Tak jest. Fiu, gotowe. Daj mi sekundę. Usuńmy to wszystko. Ember, zakręć się. Wszystko gotowe. Jak się czujesz? Znacznie lepiej. Daj mi rękę. Ten cudowny plasterek jest dobry na każdą okazję. O fuj, znowu ten smród. A, to ja śmierdzę. To dla ciebie. Kwiaty! Ale i tak śmierdzisz. Chyba już wyzdrowiałaś. Pa, mała. Kto następny? Ja pierwsza. Jestem umówiony. Złamałem palec. Doktorze, otwierać. Patrzcie, tam jest. Wpuść mnie. Już po mnie. Mam przechlapane. Co jest? Chłopaki? O nie, uciekli. Ale jak? Może po prostu schowali się pod łóżkiem? Jak ktoś się dowie, to będę skończona. O, jest kiepsko. Wykradli się przez kanały. Chyda. No dalej, Amanda, odbierz. Może już wystarczy? Co tu wybrać? Sekator to tandeta. Ale nie próbowałam jeszcze piły. O, sorry, ktoś dzwoni. Poczekam. Cóż, rodzina to świętość, wiesz? Mam tu dwóch zbiegów. Możesz powtórzyć? Uciekli, pomóż mi ich złapać. Rozumiem, żaden problem. Dobra, chłopaki, już po was. Skończymy później. Muszę lecieć. To wszystko, spadam. W międzyczasie sprawdzę mojego TikToka. Idę, przestań już pukać. Co to było? Brud? Dlaczego jest tu tyle brudu? Hej, przestań, natychmiast. Czy ty mnie w ogóle słyszysz? No dobra. Haha, nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie. La 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 la. Dziecko, przestań. Przegięłaś. Umyjemy ci teraz stopy. Chodź tutaj. Nie, kocham brud. Przestań, tak będzie lepiej. Co tu się dzieje? Hej, przestań. Nie rób dzieciakowi krzywdy. Wszystko jest całe w błocie. Odłóż to. Zobacz, ona się boi. Już dobrze. Wrednego dziada już nie ma. A stopy całe w błocie nie są już trendy. Siadaj, pomogę ci. Co to jest? Pokażę ci. Załóżmy je. Poczekaj na najfajniejszą część. Zróbmy bańki oczyszczające. Wlewamy sprayta do butów, a potem dodajemy mentosy. Tak jest! Proszę bardzo. A teraz mentosy. Po tak energicznej reakcji chemicznej zalecam noszenie butów. Żółty to mój ulubiony kolor. Proszę bardzo. O wiele lepiej, prawda? Cały pokój jest w błocie. Weź mopa i idź posprzątać. Hej, dlaczego zawsze ja? Dobra. Pa, pa, doktorku. Powodzenia. Następny. Zapraszam. Moja kolej. Drogi śledzie. Boli mnie gardło. Bierz mopa. Twoja kolej. Proszę, wejdź. Siadaj. Co cię trapi? Ból gardła. Tak myślałem. Potrzebujesz zastrzyku na grypę. Tylko niech wybiorę strzykawkę. Voilà. Nie, za mała. Potrzebuję większej. Chyba znalazłem rozwiązanie. Ta się nada. Zróbmy ci zastrzyk. Ta strzykawka jest straszna. Zapomniał pan założyć rękawiczek, doktorze. Chwileczkę. Mua, ha, ha, ha.
Rękawiczki. Jak mogłem zapomnieć? Strzykawka to nie zabawka. Daj ją. Nie będzie bolało. Co ty robisz? Postradałeś zmysły? Co za wielka strzykawka. Dawaj ją tu! Natychmiast! Cóż, co dokładnie ci dolega? Zobaczmy, co piszą w podręczniku. Złamanie małego palca, stłuczenie pięty. Tak, spray do gardła. Jabłkowe. Otwórz szeroko. Jestem uczulona na lekarstwa. Jakie dokładnie lekarstwa? Wszystkie. Zabierz to ode mnie. Otwórz buzię. No już. Okej, rozumiem. Jesteś taka uparta. Posłuchaj. Umiesz tak? No dalej, spróbuj. Mam najgłośniejszy głos we wszechświecie. Rany, co to za dźwięki? Co? Koniec świata? Wybrałem idealny moment, żeby odlecieć. Jabłkowy! Nie jest taki zły! Ach, prawie ogłuchłem. Kto krzyczał? Komu zastrzyku? Znowu ty? Chodź tu, jesteś skończony! Puszczaj mnie! Już! Co? Chciałam tylko pomóc! Jest taka nerwowa. Znowu? Wejdź! Gdzie cię boli? Widzę. Ząb. Sekundę, proszę. Cześć! W porządku, zrozumiałem. Nie strasz dzieciaka. A ty idź do tamtego pokoju. Obejrzymy ci ząb. Siadaj. Właśnie tak. Teraz powiedz Auć. Wygląda okropnie. Po prostu kocham słodycze. Jest na to rozwiązanie. Weź szczoteczkę. Musisz tylko myć zęby. To bardzo ważne. Bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Nie chcesz? Mały Joda. Wszyscy go lubią. Zobacz, jaki jest zabawny. A teraz powiedz... Znowu to samo. Fiu, co za trudny dzieciak. Mogę pomóc? Spróbuj. Mam pomysł. Co ty na to? Co to jest? Na tym arbuzie pokażę ci, jak leczyć zęby. To próchnica. Zapewniamy znieczulenie, chociaż można się bez niego obejść. Widzisz? To proste. A teraz wyrywamy ząb. Dobra, umyję zęby. Co jest grane? Robisz to źle. Uważaj. O rany, biedny arbuz. Deska klozetowa jest na swoim miejscu. O, która godzina? Wow. Ktoś dzwoni. Gdzie jesteś? Za 10 minut uciekinierzy muszą tu być. Będą. Co znowu? Uli. Oddzwonię do niego. Co za kolejka? Chwila. Co to jest? Pamiętaj. To są żebra, a to jest obojczyk. O, a to jest palec, prawda? Co się dzieje? Boję się! Musicie wrócić do więzienia. Nie zmuszajcie mnie, żebym was skrzywdziła. Pomocy! Gdzie byłeś? Już nigdy nie wyjdę z celi. W więzieniu jest tak przytulnie. Muszę zmienić gacie. Chłopaki, w samą porę. Brawo. Halo? Dzięki. Daj spokój, to nic takiego. Sama nie dałabym rady. Pa! Ach, w końcu trochę odpocznę. Łapanie tych uciekinierów tak mnie zmęczyło. O, pacjentka. Mój ząb. Zapomniałam o niej. Już idę. Dobrze, doktor Amanda ci pomoże. Teraz się boję. Siadaj, mała Lio. Proszę bardzo. Puść mnie, proszę. A ząb? Nie, nigdy nie zostawiam moich pacjentów w tarapatach. Zrelaksuj się i zaufaj profesjonalistce. Zrelaksować się? Jak? Zaraz wszystko będzie dobrze. Kto tak leczy ból zęba?
Muszę powstrzymać Amandę i pomóc Lee. Czekaj, nie możesz leczyć zęba szczoteczką na wiertarce. Najpierw uwolnijmy Lee. Tak będzie lepiej. Dzięki, Wooly. A teraz dam ci idealne narzędzie dla każdego dentysty. Bandaż? Skoro nalegasz. Lee, będziemy cię leczyć metodą Wooly'ego. Lee jest bezpieczna. Wkrótce będziesz jak nowa. O, pogorszyłem sprawę. Ale co z moim zębem? Wooly, zabierz ją na oddział. Siostrzyczko, muszę uratować Lee. Ja też muszę wejść do gry. Auć! Gdzie jest jej oddział? Tam. Idę po moją siostrę. O, au, moja przygoda nie zaczęła się za dobrze. Ups, przepraszam, zapomniałam zostawić tu znak. Amanda, wołałaś mnie? Podłogi są mokre. Pomogę ci. Moja siostra tu jest. Stłukłam sobie nogę. O, to boli. Świetnie, kolejna pacjentka. Masz szczęście. Zaraz ci pomożemy. Siadaj. Jesteś w najlepszym szpitalu wirtualnego świata. I obawiam się, że będziemy musieli odciąć. Co? Ciach i po sprawie. Ile odcinamy? Może tyle? O-o! A może tyle? Nie! Masz rację, im więcej, tym lepiej. W ogóle nie tnij. Wyluzuj. Nie chcę się włączyć. Zepsuła się czy co? O rany, nie mogę pozwolić Amandzie zrealizować jej planu. W końcu, zaczynamy operację. Stój! Spadaj, kręcony. Piła nie zadziała. Potrzebujesz innego narzędzia. Masz rację, weganinie. Prawie straciłam nogę. Nie martw się, Mia. Znam świetny sposób na siniaki. Daj mi chwilę. O nie, nie, nie. Skończyły nam się liście. Ziemia też jest sucha. Skąd wziąć wodę? Już wiem. Dasz radę, Wooly. To dla dobra pacjentki. Jaki wspaniały krzew! To idealny liść na kolano Mii. Mia, mam lekarstwo! Kolano uratowane. Dobra, które narzędzie jest najlepsze? Segatory się nadadzą. Zaczynamy operację? Nie, nie, nic mi nie jest. Zioło lecznicze mi pomogło. Widzisz, mogę nawet tańczyć! Odetniemy to następnym razem. Dzięki, Wooly. Pomogłeś mi. Lee na ciebie czeka. Stój! Dokąd się wybierasz? Donikąd tak sobie chodzę. O-o! Haha, ile drzask! Cudownie. Wiem, jak rozwiązać ten problem. Te kleszcze są za małe. I bezużyteczne. Lepiej już pójdę. Potrzebuję czegoś skuteczniejszego. O, fajne rzeczy! Daj mi rękę. Proszę nie! Proszę! Wyluzuj. Co znowu, Wooly? Czas na obiad. Może coś upichcisz? Chętnie wrzucę coś na ruszt. Hurra! Udało się! Upiekę moją popisową szarlotkę. Fiu, już myślałam, że po mojej ręce. Cóż, z takimi drzazgami nadal trzeba to wyleczyć. Mam pewne urządzenie. Dobra, to jest to. Pożeraczu drzazg, startuj! To za mocne. O! Ups, nie ten tryb. Mia, wszystko okej? Chyba. Potrzebujemy łagodniejszego. Tak lepiej. Wow! I jak się czujesz? Doskonale. Teraz odkazimy. Świetnie, dzięki. Najlepsza szarlotka na świecie jest gotowa. Ach, pachnie niesamowicie. Ale zjem ją później. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Pacjentka jest najważniejsza. Zajmijmy się twoimi drzazgami, Mia. Daj rękę. Przestań, nie rób tego. Dłoń Mii jest w porządku. Usunęliśmy drzazgi i opatrzyliśmy rany. Dobra, ale moja metoda była lepsza. Wciąż muszę ją wyleczyć. Ale z czego? Wiem. Dlaczego by nie poczęstować Mii ciastem z lodem? To mój autorski przepis. Raz, dwa. Haha, już nie boli mnie ręka.
Mia, zjedz trochę mojego niesamowitego ciasta. Uwielbiam szarlotkę. Ja też. Zabieraj kopyta Uli. Biedactwo boli ją gardło. Wiem, jak jej pomóc. Mam najbardziej paskudną mieszankę na ból gardła. Co? Moje ulubione lekarstwo się skończyło. Muszę zrobić nowe. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale nie sądzę, żeby to było takie trudne. Czy ona wie, co robi? Będziemy też potrzebować zielonego płynu. Nie zapomnijmy o niebieskim. Wątpię. Gotowe. Teraz zastrzyk. I wyzdrowiejesz. Rany, tylko nie zastrzyk. Ha, ha, ha. Wyleczymy twoje gardło. Be, to gorsze niż strzyżenie owiec. Tylko jeden zastrzyk. Mucha? W moim szpitalu nie ma much. Chodź tu, ten nosicielu zarazków. I tak mi nie uciekniesz, ty hipopotamie ze skrzydłami. Jest bardzo przestraszona. Jak mam ją pocieszyć? Racja. Mamy doniczkę uśmiechu dla dziewczynek. Muszę tylko podlać ziemię. Mieszanka Amandy będzie w sam raz. Wow, tak szybko zadziałało. Chcę do domu. Mia, to dla ciebie. Dziękuję, Uli. Wypij syrop. Nie ma mowy. Bez syropu szybko nie wyzdrowieje. Ale jest pewien sposób. Puszka coli zamienia się w puszkę syropu. Mia, częstuj się. O, cola. Dzięki. Hehehe. Czy to nowy smak? Uwielbiam to. Nie boli mnie już gardło. Zabierz muchę do naukowców. A ty siadaj. Sprawdźmy twój wzrok. Jaka to litera? Nie ma problemu. To E. A ta? O. Zgadza się. Bardzo dobrze. Załóż te okulary. Dlaczego? Przecież dobrze widzę. Okej. Okay. O, wow, widzę podwójnie. Dwie Amandy to zbyt wiele. Poradzę sobie bez okularów. Kto tu jest lekarzem? Dobra, mam inną opcję. Przymierz te okulary. Wow, ale super! Co to za przycisk? Nie, nie naciskaj go! Dlaczego? Wow, ale moc! Ups, a nie mówiłam? Ach, dobra, zdejmij okulary. Okej, teraz lepiej. Przeczytaj to zdanie. Lajkujcie ten filmik. Zgadza się, bez lajków się denerwujemy. Więc czekamy na wasze lajki. Idziemy dalej. Teraz przeczytaj to. Bardzo małe literki, stąd nie widzę. Więc co jest tam napisane? Nie widzę. Wiedziałam. Potrzebujesz mocnych szkieł. Mam odpowiednie. O, wszystko jest rozmazane. Tak powinno być? Tak, przyzwyczaisz się. A w międzyczasie chodź ze mną. Dokąd? Tutaj. Chodź za mną. Au! Wow, skaleczyłaś się? Sprawdźmy, czy nie masz złamań. Jakie to ekscytujące. To nie było zbyt miłe. Cześć, Uli. Mam złe wieści. Wszystkie twoje kości są połamane. Masz, sama zobacz. Jaka szkoda. Nie bój się. Doktor Amanda, poszukiwaczka przygód, cię uratuje. Gotowe. Jestem w gipsie. Biedna Mia. W porządku, po prostu przywróć mi jej zmysły. Tylko nie defibrylator. Nie. Hej, idealne wyczucie czasu. Co? Nie mogę pracować w takich warunkach. Och, co ona kombinuje. Amanda, dokąd idziesz? Poszli sobie? Nareszcie. Nie potrzebuję tych bandaży i gipsu. Muszę znaleźć Lię i wydostać się z tej gry. Chociaż robię się trochę głodna. Jaki pyszny popcorn. Cóż, zjem jeszcze jeden kawałek. A miam, miam, miam. Ale pyszne. Jestem w popcornowym raju. Dobra, muszę kończyć. O, nie jest dobrze. Mój brzuch. Co, boli cię brzuch? Mam dla ciebie tabletkę. Otwórz buzię. Wuj, nie. Paskudna dziewucha. Jeśli nie weźmiesz pigułki, skończysz jak Uli. A masz, głupi baranie.
Nie boję się. Dobra, skoro nie chcesz tabletek, podłączę ci kroplówkę. Ba! Powinnaś leczyć przyjemniejszymi metodami. Pokażę ci. Usiądź wygodnie. Jeśli nie chcesz, żeby bolał cię brzuch, nie jedz śmieciowego jedzenia. Ale jeśli jest za późno, musisz wziąć odpowiednie lekarstwo. I nie zapomnij pić dużo wody i jeść zdrowej żywności. Na przykład jabłka. Od razu poczujesz się lepiej. On myśli, że to zadziała. Nie chcę, żeby znowu bolał mnie brzuch. Będę się zdrowo odżywiać. Widzisz? I żadnych męczarni. To wszystko nie tak. To ja jestem tu lekarzem. Wiem, co jest najlepsze. Jeśli mówię, że potrzebujesz mojej pigułki, to weźmiesz moją pigułkę. Nawet jeśli będę musiała cię zmusić. Powiedz a! A! Boarding! Auć! Zakrztusiła się. Co robić? Nie wiem. Oddychaj, Mia. Oddychaj! Ruchy! Jedziemy! Hurra! Lia, dziękuję, siostrzyczko! O, cicho już! Lia i Mia to moje pacjentki! O nie! Córeczki, gdzie jesteście? Dziewczyny? Lia? Mia? Nie! Co się dzieje? Wyleczę was wszystkich! Co jest? Moje córki zostały porwane przez tą w niebieskich szortach! To niebezpieczna przestępczyni, Amanda, poszukiwaczka przygód! Stój! Co do... Jesteś aresztowana i idziesz ze mną, Amanda! Nie, nie chcę! Wow, to było ciężkie! Hurra! Jesteśmy uratowani!